Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem, a dziś zapraszam Was na drugą część projektu Denko z Maja i zaczniemy może od peelingu. Peeling Fresh and Natural Mokka. Przecudowny zapach. Ja w ogóle uwielbiam połączenie kawy z, wiecie, olejkami. Fajna konsystencja, taka dość tłusta, ale nie taka tłusta jak w tym produkcie z Ziai. Bardzo fajny peeling, oczywiście cukrowe połączenie z kawą, piękny zapach, zostawiał taką delikatną warstewkę otulenia na skórze. Zużyłam z przyjemnością. Być może kupię kolejne opakowanie. Tutaj mam płatki z Life'a i powiem Wam, że płatki były w porządku, ale cena mnie po prostu zaskoczyła, chyba 7 zł za 40 sztuk, także myślę, że do tej wersji to już chyba nie wrócę. Ale tutaj mam płatki z Oszą. I powiem Wam, że byłam zaskoczona, bo jakieś farfocle mi się sypały z nich, a płatki były, wiecie co, raz, że w dobrej dacie, bo one były ze stycznia, z tego roku, a zużyłam je w maju, także wiecie, miały 4 miesiące, jakieś farfocle się sypały, ale same płatki jak najbardziej były ok. Dezodorant Nivea, tylko że większe opakowanie, ja jednak wolę to mniejsze, bo to duże mi się nie za bardzo mieści w łazience, natomiast no, to duże jest zawsze wydajniejsze, bo to jest 250 ml. Jak wiecie, dezodorant dla mnie sztos. Trzyma świeżość przez wiele godzin, pięknie pachnie, czego chcieć więcej. Olejek śmierdziuszek z Isany, tutaj się zmienia opakowanie, ale powiem Wam, że całkiem spoko sobie radzi dalej z domywaniem gąbek i pędzli. Natomiast dziura jest tutaj dużo większa niż w poprzednim opakowaniu, pojemność 250 ml i powiem Wam, że ja lubię ten olejek. Zapach nic się nie zmieniło, domywa gąbki i pędzle, także cały czas trzymam się tego produktu. Tu mam świetną rzecz z Avonu. To było też dawno, dawno kupione przeze mnie. Mydło do mycia dłoni. Tak. Hand wash. I mamy tutaj pomegranatę i frezję. I ta frezja rzeczywiście mnie tu skusiła. Tu był kolor chyba różowy, jak dobrze pamiętam. Przecudownie to pachniało. Pięknie było dłonie. Ten zapach, wiecie, zostawał na dłoniach. 250 ml. Tak. Także pojemność taka całkiem fajna. Dobrze domywał dłonie, zapach zostawał, także z przyjemnością bym wróciła. Nie wiem, czy to jest jeszcze w ogóle dostępne. Garnier Bio. Rzadko kiedy kupuję kosmetyki z tej marki, natomiast tutaj była bardzo dobra cena, bo ta marka wychodziła właśnie, ta cała seria z Superfarmu, więc kupiłam wodę micelarną z Orange Blossom, natomiast no nie do końca. 400 ml. Zapach, powiem Wam, był taki całkiem przyjemny. Ale standardowo, po jakimś czasie zaczęło mnie już piec oczy, więc używałam tego do demakijażu twarzy, natomiast do oczu nie, do twarzy mogło być, ale powiem Wam, że więcej bym do tego produktu już nie wróciła. O, mam jeszcze jedne płatki, tylko że małe, te płatki małe z Isany, ja je bardzo lubię, one są fajne, są dość grube, no oczywiście do kupienia w Rossmanie. Płyn do kąpieli marka Ziaja, czerwona porzeczka, skusiłam się na tą wersję czarno-białą. Ja kiedyś miałam chyba figę włoską. To mi zupełnie zapachowo nie pasowało. A ta czerwona porzeczka jak najbardziej mi pasowała. Przezroczysta konsystencja. Dość gęste są te płyny, więc w sumie są dość wydajne. Koło 4 nakrętek wlewałam sobie na wannę, żeby, wiecie, zmiękczyć wodę, żeby się zrobiła delikatna pianka. Natomiast ja jednak wolę te płyny do kąpieli z Avonu. Tutaj mam serum z Bielendy, czy esencję. Esencję. Zielona herbata. Ja to kupiłam na Allegro. Z myślą, że wiecie, pójdzie sobie na zapas. Natomiast dobrze, że mnie coś tknęło, żeby zobaczyć na datę. Bo data była do skończenia w piorunującym czasie. Więc to mi się też nie podobało, bo myślę, że takie rzeczy powinny być zaznaczone w opisie aukcji, że jest krótka data. No to wtedy wiem, czy się decydować, czy nie. W każdym razie esencja była bardzo fajna. Zużywałam to rano i wieczorem, żeby wiecie, jak najszybciej zużyć. Ona miała takie zielone perełki. To się, wiecie, wszystko razem mieszało. Nakładałam na twarz, dość szybko się wchłaniało. Natomiast, no wiadomo, do tego produktu już więcej nie wrócę. Wydaje mi się, że to już była jakaś też wersja w ogóle wyprzedażowa. Tu mam świetną rzecz z Ziai. Kokos pomarańczy, to był szampon do każdego rodzaju włosów. 200 ml, fajna konsystencja, bardzo fajnie pachnie. Bardzo mi się podobał ten zapach. Włosy były mięciusieńkie po umyciu. Wiecie, moje włosy farbowane żyją własnym życiem. Mają gorsze i lepsze dni, natomiast ten szampon świetnie się u mnie sprawdził. Do tego stopnia, że kupiłam sobie kolejne opakowanie. I następna rzecz też świetna, którą bardzo dobrze mi się stosowało. Dermedic i to był krem, który ja stosowałam codziennie przy porannej pielęgnacji. I to był typowo matujący. Z Dermedica ja miałam kiedyś próbki jakiegoś serum, coś takiego. Miałam płyn micelarny, to się u mnie wszystko nie do końca sprawdzało.
Dlatego tak, wiecie, sceptycznie podeszłam do tego kremu, a krem był świetny. Pojemność 50 ml, nie, 40. Produkt jest typu z pompką Airless. Pięknie się wchłaniał, ładnie później wyglądał na nim makijaż. Więc kto wie, czy nie kupię sobie po prostu kolejnego opakowania. Jak najbardziej polecam. Jak macie skórę właśnie mieszaną, tłustą, to jak najbardziej był ok. O! Tu mam świetną rzecz z marki Yesha. Wiecie, że ja tą markę bardzo lubię. To było w takim zestawie. Tu była sól do kąpieli, ale taka bardzo drobniutka. Kupiłam to właśnie, bo to był zestaw taki wyprzedażowy. Pomarańcza. Sól musująca. Fantastyczny produkt. Bawiła w ogóle wodę na pomarańczowo. Pięknie pachniało w całej łazience. I w zestawie właśnie była ta sól musująca. I okazało się, że jest mus, ale nie mus do ciała, tylko mus do mycia. I powiem Wam, że mus do mycia też jest genialny. Mam go jeszcze, wiecie, na dole w łazience w użyciu. Myślę, że niebawem się pojawi w kolejnym demku. To było 250 ml i jak najbardziej mogę Wam polecić produkty z Yesha. Ja je uwielbiam, wiecie, że ja lubię taki balsam do ciała, jest po prostu genialny. Szkoda, że nie mają żeli pod prysznic, bo z przyjemnością ją kupiłam. Jakieś tam olejki do wanny mają i tak dalej, ale żeli pod prysznic nie widziałam. Chyba, że popatrzę na stronę internetową, może coś mają w ofercie, może się coś zmieniło. No i mam, kochani, trzy znowu maski w płacie. Pierwsza z Medihill. Co mnie w ogóle zaskoczyło, bo ona ma taką jeszcze foliową wyściółkę, ale maska sama w sobie była całkiem w porządku. Jak wiecie, ja markę Medihill bardzo lubię. I mam tutaj jeszcze jedną w wersji z kolaganem, czyli do skóry już takiej bardziej dojrzałej. I ta też mi się fajnie sprawdziła, więc jak najbardziej maski z Medihill polecam. I maska z bergamą, z borówką czy z jagodą. W każdym razie te maseczki z bergamą też mi się dobrze sprawdzają, więc jak najbardziej też mogę polecić. Przypominam, że ja maski zawsze w płacie używam rano przy porannej pielęgnacji i skóra wtedy rzeczywiście jest fajnie nawilżona i makijaż też lepiej mi się na niej trzyma. I kochani, patrzymy, co mamy. Dobra, mam tu coś jeszcze z kalendarza, z Sylveco. A ta seria Rosadia, mleczko do makijażu i powiem Wam, że całkiem fajnie się sprawdzało. Jak nie przepadam za tą formułą, bardzo dawno nie używałam mleczek do makijażu, ale tak to bardzo fajnie mi się stosowało i do oczu, i do twarzy. 30 ml okazało się mega wydajne, bardzo delikatnie pachniało, dobrze wszystko rozpuszczało na twarzy i na oczach, więc jak najbardziej jestem zadowolona z tego produktu. Maziajka! Kto powiedział, że ja nie mogę używać żelu do kąpieli dla dzieci i to jest ta wersja Coca-Cola. I wiecie, co pachnie Coca-Colą? Kolor ma taki typowo brązowy. Delikatnie woda, wiecie, była zabawiona, ale pianka była taka sobie, dość szybko znikała, także do maziajek chyba już więcej nie wrócę. Tu mam jeszcze rzecz, którą bardzo, bardzo lubię. Yumi i to jest aloes i winogrono, czyli żel, nie żel, mydło do mycia dłoni, pojemność 300 ml. Chyba mam jeszcze jedną sztukę na zapasie. Jak wiecie, ja bardzo lubię markę Yumi. Jeśli właśnie chodzi o produkty do mycia dłoni, przyjemnie pachnie. Konsystencja jest przezroczysta, nie wysusza dłoni i ten zapach przez jakiś czas jest na dłoniach, wyczuwacie go i dłonie są dobrze oczyszczone, umyte. Także myślę, że będę wracać jeszcze do tej marki. O, i tu mam wehikuł czasu. To jest produkt z kalendarza jeszcze z Nivea. Labello i to był niby peeling do ust, ale powiem Wam, że ja to używam jako takiej codziennej pomadki, bo to się miało nie jak jako peeling do ust, no po prostu nawilżało, zużyłam, ale żebym chciała to kupować, to niekoniecznie. Pasta Himalaya Mint Fresh, jak widzicie, kolejne opakowanie mojej ulubionej pasty bez fluoru, uwielbiam i nie szukam żadnych innych. I tak patrzę, kochani, co mi tu zostało. Mam dwie miniaturki zapachów. Pierwsza to jest z Douglasa, Spice Charm. To kupiłam właśnie na Allegro, dorzucając sobie do zakupów, żeby nie płacić za wysyłkę. 15 ml i to taka, wiecie, kolekcja była, nie wiem, chyba limitowana. Od takie psikadełko 15 ml, takie, wiecie, małe do torebki, szybko to zużyłam. Nie utrzymywało to się jakoś, nie wiadomo jak na mojej skórze. Zapach taki delikatnie kwiatowy, troszkę można powiedzieć z jakimiś takimi orientalnymi tutaj wydźwiękami. Także wiecie, niegodne polecenia, ale tu mam zaskoczenie, to jest Laviwka. Pewnie większość z Was kojarzy tą markę, to są, wiecie, zapachy inspirowane i to był powrót do przeszłości, bo powiem Wam, że jak kiedyś tego używałam, 30 ml i to jest inspiracja żółtą Lacostą. I rzeczywiście ten zapach jest mocno odwzorowany i o dziwo, on się naprawdę długo utrzymywał na mojej skórze, dość fajnie się rozwijał, dość był wydajny. Nie trzeba było, wiecie, dużo psikać się zapachu, żeby to się utrzymywało.
I kto wie, czy nie wrócę jeszcze do tej wersji zapachowej. Fajna mała pojemność, taka wiecie, do torebki, nie nosicie takich dużych flakonów. No i zostały mi jeszcze trzy produkty. Pierwszy z nich to jest kolorówka marka Catrice. No i powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo ja lubię w sumie produkty z tej marki. Tusze do rzęs też mi się dobrze sprawdzały. I był to tusz, który miał zwiększać objętość. Szczota jest, widzicie, ogromna. Te ząbeczki są tak malusieńkie, że niciorta, nie można było się nim pomalować. Tusz okazał się jakiś zbity, stary, zastęchły. A ja go kupiłam jeszcze u siebie w pracy, wiecie, z szuflady, więc byłam mega zaskoczona. Tu jest praktycznie całe opakowanie zaschniętego produktu. Nie dało się to, wiecie, tuszować. On jest z grudkami. Nie, no po prostu nie, jestem zaskoczona, więc praktycznie całe opakowanie ląduje do kosza, także nie polecam i nie kupujcie tego produktu. I został mi jeszcze hydrolat z Lale, hydrolat z Opuncji, 150, nie, tu jest tylko 100 ml. I produkt, powiem Wam, genialny, przecudownie pachnie, ale skóra była też pięknie, wiecie, taka, nie wiem, nawilżona, rozpulchniona, widać było, że jest wypoczęta. Jednak Opuncja to jest Opuncja, robi dobrą robotę na skórze dojrzałej. Kto wie, czy nie wrócę kiedyś do tego produktu, uwielbiam, także jak najbardziej polecam. I został mi jeszcze szampon do mycia włosów z Noa. To jest też bardziej marka taka naturalna, bez parabenów, bez silikonów. Bardzo przyjemną miał konsystencję. Bardzo delikatny zapach. Cała ta marka jest do kupienia w Superfarmie. Natomiast to jest produkt, który ja przywiozłam sobie w zeszłym roku z Włoch. W tym roku nie przywiozłam nic, jakoś tak wyszło. Bardzo dobry produkt, bardzo dobrze oczyszczał włosy i skórę głowy, ale nie były takie, wiecie, hardkowo piszczące. Więc kto wie, na jakiejś promocji pewnie bym się skusiła na kolejne opakowanie. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część Denka. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przysyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.